Cześć, witajcie na kanale Wydaje Nam Się. Ja jestem Aleks, po mojej prawej jest Oliwia, po mojej lewej jest Ola. Razem tworzymy czytelnię Wydaje Nam Się, a dzisiaj będziemy opowiadać o książkach, które chcemy przeczytać i które są dostępne w naszym sklepie, w naszej księgarni internetowej Wydaje Nam Się. To są książki, które będziemy czytać pewnie w najbliższym czasie. Nie mówię, że będziemy czytać je przez najbliższy miesiąc, bo pewnie nam nie wyjdzie, jak to zawsze bywa z planami czytelniczymi. Ale opowiemy o nich więcej już za chwilę. Super, dobrze, to może zacznijmy ode mnie i będziemy szły po kolei. Tutaj pierwszą książkę, jaką mam, to Korytarz Kości, czyli drugi tom Miasta Duchów od Wiktorii Szłap. I ja już zaczęłam tę książkę i jest naprawdę, naprawdę genialna. W ogóle muszę wam pokazać, jak jest pięknie wydana. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że w tym tomie jest o wiele więcej akcji niż w pierwszym, także nie mogę się doczekać, aż skończę. Ja mam na swoim TV-erze już chyba od roku Dziewczyna, kobieta inna, czyli głośną premierę, która była w zeszłym kwietniu chyba. I generalnie nie chcę wiedzieć, o czym ta książka jest, w sensie nie chcę sobie spoilerować. Wiem, że na pewno będzie tutaj dużo silnych i inspirujących postaci kobiet i nie tylko, jak w ogóle głosi tytuł. Także nic o niej nie wiem, bardzo chcę ją przeczytać i wiem, że Ola też, tak mam nadzieję, że będziemy robić. I ja sobie też. I Oliwia i też. Ja też. Może jakiś bad reading. Może już mamy książkę miesiąca na maj, zobaczymy. Być może. W ogóle, ale bez spoilerów. Bez spoilerów. Mi ta książka jakoś bardzo kojarzy się, przynajmniej okładka, z takim kwietniem, nie wiem. Tak, wiosną. Z taką wiosną, więc myślę, że będzie idealna na najbliższe miesiące. A z tego, co kojarzę, to ona w tamtym roku tak wyszła, mniej więcej w tych tak. Okolicach. Mhm. Jakoś myślę w kwietniu albo wcześniej, nie pamiętam dokładnie, ale tak było. A ty co tam przygotowałaś? Ja troszkę oszukałam, ponieważ w moim TBR-ze, który no właśnie również zawiera 4 książki, mam dwie, które jestem, w których jestem w trakcie, ale pomyślałam, że to będzie okej, bo troszkę tutaj zajawię. Jedną z nich jest właśnie książka jednej z naszych ulubionych, moich i Alex, autorek, czyli Ruth Ware, Jedno po drugim, nasza nowość. No i co tu dużo mówić, Ruth Ware jest mistrzynią thrillerów, tak? To są thrillery i kryminały, bo to się czasem myli. No niesamowite, mamy tutaj zimowy klimat, nawiązanie do książki słynnej Agaty Christie, czyli I nie było już nikogo, prawda? Ja czytałam, ty czytałaś ostatnio. Tak. No i jest fantastyczne. No te książki wciągają. Ruth Ware po prostu... Nieodkładalna. Nieodkładalna. Nie da się tego odmówić. Jak się usiądzie raz, to już potem trzeba przeczytać do końca, bo trzeba wiedzieć, kto jest tą osobą, której poszukujemy. Tak, więc jeśli szukacie książek do TBR-u, to polecamy tę książkę i dwie pozostałe, a kolejna będzie również w tym roku, prawda? Prawda? Prawda. I lecimy dalej? Lecimy dalej. Ja mam tutaj pierwszy tom, Gołąb i Wąż. Dziewczyny bardzo mnie namówiły, przynajmniej Ola. I praktycznie cały bookstagram jest zakochany w tej serii. Także przeczytałam tylko pierwsze zdanie, więc mam nadzieję, że im dalej w las, tym bardziej mi się spodoba. Nie wiem, kiedy wyjdzie ten film, ale albo już była, albo jest premiera trzeciego tomu. Więc zaglądajcie na stronę Wydaje Nam Się. Jej patronat. Mój patronat, tak. Polecam. Więc no niestety jestem zobowiązana, niestety, no bardzo chcę przeczytać tą książkę, żeby nie było. Kazała mi. Przeczytać. Umrę. To nie tak. Było tak. Także nie mogę się doczekać. Fantastyka bardziej młodzieżowa, tak mi się wydaje. Oj, powiedziałabym, tak? Że taka 15+, bo są takie sceny często nieodpowiednie dla młodszej młodzieży. Młodzieży. Mama Alex. Mama Alex, mama Ola. Nie. Dobra. Będzie czytane. Super. Ja też będę czytać tak w ogóle tą książkę, co się ma w planach ze względu na Olę i na to, że ma patronat, więc muszę się dowiedzieć, czy to rzeczywiście jest takie fajne, jak ona mówi. Jeśli chodzi o mnie, to chciałabym też przeczytać naszą najnowszą premierę, czyli Hardland. Książkę z literatury pięknej. Tutaj mamy chłopaka młodego. Generalnie akcja dzieje się w Missouri w roku 1985. Mamy wakacje i to są takie wakacje życia, o których wiele się dzieje. I ten chłopak zakochuje się, odkrywa jakieś różne tajemnice odnośnie w ogóle życia i siebie. Także mam nadzieję, że ta książka pomoże mi odkryć jakieś niesamowite rzeczy związane z dorastaniem i poszukiwaniem siebie w takim wieku nastoletnim, w wchodzeniu w dorosłość. Bardzo lubię takie książki i mam nadzieję, że tutaj też będzie miłość. A ty też? A teraz Luszko? Nie, teraz ty. Przepraszam. Okej.
Kolejną książką na moim TBR-ze jest książka Zygzaków, czyli Pages i spółka, Tilly i książkowi wędrowcy. I tutaj mogę powiedzieć, nie wiem, czy są jakieś zapowiedzi, ale widziałam na Goodreads, że ogólnie za granicą są kolejne części, więc jest to seria, która jest jak zwykle, jak to Zygzaki, przepięknie wydana. Jest tutaj masa ilustracji. No i co tutaj dużo mówić? A super. To jest jedna z tych książek, które już czytam i mogę powiedzieć, że jest serio super. I opowiada o dziewczynce, która jest wychowywana przez dziadków, którzy mają niesamowitą klimatyczną bibliotekę. No i w pewnym momencie ma okazję spotkać swoich ukochanych książkowych bohaterów. Czy w ogóle to nie jest koncept idealny? W ogóle wyobraźcie książka sobie. Książka w książce. Książka w książce. Jest tu Ania z Zielonego Wzgórza, Alicja w Krainie Czarów. Dalej nie zdradzam, tutaj tylko mówię, co jest w opisie, żeby nie było później na mnie, że tutaj zdradzam zbyt wiele. Spoiler. Spoiler, tak. Jestem spoilerówą, nie wiem, czy takie... Spoileruwa! Ale to by było okropne, koszmarne. Więc tak, no, myślę, że póki co polecam... 1/4 tej książki, a dalej zobaczymy. Ale myślę, książka idealna dla książkoholików. Dokładnie. Chyba, co? Tak, co nie? Zwłaszcza dla młodych książkoholików. Dla każdego książkoholika. Dla każdego. Od nauki czytania aż po grób. Dobra. Mam tutaj Śmierć pani Westaway Ruffwer i możecie mi dać w komentarzu, którą książkę tej autorki powinnam jako pierwszą przeczytać, ponieważ tą akurat miałam pod ręką. Wiem, że jest jeszcze pod kluczem. Ola przed chwilą wam przedstawiała najnowszą premierę. No dziewczyny bardzo się zachwycają, więc no muszę po prostu w końcu poznać tę autorkę. Totalnie nie wiem, o czym jest, nie chcę wiedzieć, ale mam nadzieję, że pokocham. Generalnie, jeśli chodzi o to, od której książki Ruffwer zacząć, to ja jestem za Śmiercią pani Westaway. Uważam, że to jest chyba najlepsza książka, która do tej pory wyszła. Potem druga według mnie jest jedno po drugim i ostatnia jest pod kluczem. Oczywiście, jeśli macie inne zdanie na ten temat, to chętnie posłuchamy waszych argumentów i tak dalej. Bardzo byśmy chciały z wami podyskutować na ten temat. Bardzo lubimy w ogóle Ruffwer z Olą, myślę, dlatego, że to jest świetna rozrywka. I tutaj warto o tym wspomnieć, że to nie jest, nie wiem, książka życia, to jest po prostu rozrywka. I będziemy na pewno dawać wam znać, które książki warto przeczytać ze względu na przykład niosący przekaz, a które po prostu dla takiego, wiecie, chillu i w ogóle, żeby sobie odpocząć od trudnych tematów. Ale ogólnie tak jeszcze odnośnie... Tak zmuszają mnie. Nieprawda. Mrugnij dwa razy, jeśli źle się czujesz. Ogólnie to z Ruffwer jest taka fajna sprawa, że póki co przeczytałyśmy trzy książki, ja jeszcze jestem w trakcie, się bardzo różnią klimatem. Na przykład Pod kluczem i Jedno po drugim jest takie bardziej surowe, nowoczesne, a Śmierć pani Westaway jest taka mroczna, idealna na jesień. Tak, klimatyczna. Więc to jest cudowne, że każdy się odnajdzie, bo te książki rzeczywiście są różnorodne. No. Czy to może być trochę jak Jane Eyre, bo tam był taki klimat takiego starego domu, nie, trochę, nie? Nie, to jest trochę inny. Zupełnie inny typ literatury? Tak, a okay. Poza tym, oprócz tego, że jakby różnią się między sobą, to jest jeden element, który je łączy i nie wiem, czy to zauważyłeś, że wszystkie mają w sobie domy. Domy, tak, tak. Ruffwer kocha domy. Tak, chyba tak. Lubi zamykać swoich... Kochamy domy. ...swoich bohaterów w jakichś domach, które są straszne. Tak. Dobra, super. To teraz przechodzimy do mnie. Ja w ogóle tutaj wzięłam sobie Niewidzialne życie Adila Ru. Ja czytałam tą książkę i bardzo ją lubię i w ogóle bardzo ją polecam. Książkę życia i tak dalej, ale będę chciała robić Lili, czyli przeczytać ją po prostu jeszcze raz i sobie pozaznaczać fragmenty, bo nie robiłam tego za pierwszym razem, bo tak się cieszyłam tym, co się dzieje w niej i w fabule, że nie skupiałam się na tym, że na przykład są jakieś ładne cytaty i tak dalej, więc chciałabym zrobić to jeszcze raz i w ogóle lubię wracać do książek, które bardzo, bardzo mi się podobały i mam nadzieję, że to będzie udany reread i jakby przy okazji też będę cieszyć się nowym wydaniem, które zawitało do naszego sklepu niedawno. Wcześniejsze było niebieskie, miało barwione brzegi. Tutaj mamy czarne ze złoceniami, także jest super. I ma niezwykłą fakturę. Tak, niezwykłą i wyklejka. Wyklejka, wklejka, jak kto woli mówić. Przepięknie wygląda. To jest coś niesamowitego. No nawet jak ktoś nie lubi, to ładnie wygląda. To ładnie wygląda. Musicie pójść do jakiegoś sklepu, do jakiejś księgarni, chociaż żeby dotykać, bo jest naprawdę świetnie wydana. Ale odkładajcie na miejsce. Tak. Twoja kolej? Teraz moja kolej. No więc ja tutaj mam książkę, o której za wiele nie wiem i jest to księgi, i są to Księgi zapomnianych żyć. I myślę, że na twoim TBR-ze również się znajdzie, ponieważ tak. Jest taka dosyć jesieniarska, tak ją kojarzę. Tutaj właśnie jest jakaś tajemnica i to, co w ogóle nie mogę się doczekać, przebieram nogami, to jest motyw książki w książce. Znowu. Cudowna rzecz, prawda? Tak, to jest dobry smaczek dla wszystkich osób, które książkę uwielbiają. Zwłaszcza jeśli
książka odwołuje się do innego tekstu kultury, mhm. na przykład właśnie innej książki, bo jakby fajnie to tak się ze sobą współgra i w ogóle to jest takie miłe dla kogoś, kto te książki wszystkie czytał. I tak. takie, o, to ja wam polecam było... Bezgwiezdne morze. Okay. To jest po prostu książka mojego życia, musicie to przeczytać. Dobrze. No, mało wtrącenie. Ale ogólnie co chciałam powiedzieć, tak, że się wyłapuje więcej takich niuansów, nie? I tak. to jest takie, tak, to czytałam i ja to wiem, a ty tego nie wiesz. To jest jakiś wnętrzny żart, który tylko ty rozumiesz. Taki książkowy inside joke, totalnie. Szanujemy bardzo. Tak, chcemy bardzo przeczytać na pewno. Body reading, kolejne. O matko, sporo tych body readingów. Maraton 108 godzin. Dobra, ostatnie. Ostatnia książka na moim TBR-ze to są hieroglify egipskie, mowa bogów. Ja ogólnie jestem egipciarą, dziewczyny mówią, że jestem egipciara, kocham hieroglify, kocham mitologię egipską, tutaj właśnie też mamy zdjęcia, fotografie tych hieroglifów. Jestem bardzo ciekawa tej książki, po prostu jest o hieroglifach, co to dużo mówić, to jest... Kolejna książka typu ciekawostka. Dziewczyny się trochę ze mnie śmieją, ale ja właśnie kocham taki typ literatury i mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiem. Tak, a co jest cudowne, to właśnie wydawnictwo poznańskie wydaje to w ramach serii, prawda? Tak. Więc będą kolejne części. Z tego, co widziałam w zapowiedzi... O Rzymie. O Rzymie. Następnia będzie. Więc kto co lubi, ale to jest wspaniałe, że właśnie będą te wszystkie tematy poruszone w jednej oprawie graficznej. No, dokładnie to będzie dla nas. To my lubimy. Jak jest spójnie, to my jakby się bardzo cieszymy. Czytać nie musimy, ale patrzeć ale zawsze. Wygląda. Ale na półce ładnie musi stać. Tak, dokładnie. Tutaj w rękach trzymam już dość znany w sumie reportaż z serii reporterskiej wydawnictwa poznańskiego 11 września, który znowu czeka na mojej półce już od jakiegoś czasu. Bardzo chciałabym w ogóle poznać historię tego wydarzenia z 2001 roku, no bo jakby wydaje mi się, że każdy powinien poznać to. Słyszałam też bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii na jego temat, że jest poruszający, ale przy okazji bardzo merytoryczny, czyli coś, co lubię w reportażach, bo lubię, kiedy rozwalają mnie emocjonalnie, ale też czegoś mnie uczą. Czyli to będzie chyba kolejny body reading, bo też bardzo bym chciała poznać tę historię. Znaczy, historię znam, ale po prostu... Szczegóły. Szczegóły. Tak, a w ogóle ciekawostka, na przykład teraz czyta to mój tata, a on za bardzo nie czyta dużo książek, prawda? Więc to jest świetny pomysł dla taty, który tak nie do końca lubi czytać, ale lubi na przykład oglądać dokumenty. I to jest taki dokument tylko rozwinięty i jest rzeczywiście bardzo wciągająca, więc może to jest propozycja właśnie na prezent, na jakąś okazję. No i oczywiście bibliografia jest także naprawdę merytorycznie jest... Kosmos. Tak, jak cała seria reporterska. Ja mam ze sobą znowu z egzekia, to niespodzianka, ale tutaj jest niezwykła sytuacja, ponieważ jest to książka Elif Szafak, która normalnie wydaje literaturę piękną, taką bardzo poważną, nie że wzniosłą, no, ale jest to autorka, która jest wydawana w wydawnictwie poznańskim. I tutaj akurat mam wyjątek, ponieważ napisała książkę dla dzieci i jest to dziewczynka, która nie lubiła swojego imienia. I tylko, ja proszę, ja chcę tylko jedną rzecz, jakby tutaj, dobra, może nie tylko jedną. O, pokaż tę ilustrację, tak. Ta oprawa graficzna jest po prostu tak przepiękna. Jeszcze były dostępne, nie wiem czy jeszcze są, przy zakupie pocztówki z tymi ilustracjami, więc jeśli chcecie, to zajrzyjcie. Jest to coś wspaniałego. I ponoć ta książka jest, mimo że jest to książka dla dzieci, to tu autorka przemyca tę swoją, nie tyle że poetyckość, ale widać, że jest to książka, literatura dla dzieci, ale trochę piękna. Więc polecam małym i dużym. Tak mi się wydaje, jeszcze nie czytałam, ale słyszałam same dobre opinie. Super. I to jest nasz TBR na najbliższe tygodnie. Mamy nadzieję, że uda nam się przeczytać chociaż jedną z tych książek, bo znając nasze tempo czytania, może być ciężko. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas, będziemy czytać razem. Dajcie nam znać, co wy zamierzacie czytać w najbliższym czasie. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Tak. Cześć! Cześć. Cześć, witajcie na kanale Wydaje Nam Się. Tutaj dziewczyny głównie z czytelni, czyli... Oliwia. Jak ty masz na imię? Morda! Dobra, jeszcze raz. Przypał. Ja mogę zacząć. Dawaj. Tak? Okej, okay, dobra. Cześć, witamy was. Robimy właśnie... Co? A czy w czym nas witamy? Na kanale Wydaje Nam Się. Jeszcze raz, uwaga. Cześć. Ja jestem Ola. Ja jestem Alex. Aha. Co będziemy robić? Będziemy robić... Chcemy... Co? No jeszcze raz, powiedz co... Może ja zacznę. O, może ty zaczniesz, bo szuka. Dobra. Ej, a czy zrozum czerwona i zrozumiemy? Nie. Już? Dobra. Okej. Tylko w kamerę. Dobra, patrzcie się w kamerę.
Cześć, wydam. Dobra, nie, to nie mogę. Nigdy dobra, nie trzy, cztery. Już noc nadchodzi, głucha ciemno, już zgasły wszystkie. Dobra, może koniec. Tak. No. Wszystko już gotowe? Okej, okay. Zaczynamy teraz, skupcie się. Skup się. Skup się. Dobra, okej. Okay. 3, 2, 1.